I no, jakie są tam jakieś kurde wybryki tych demonów czy czego tam. O ty kurde. Widziałeś to? Hej, cześć, no z tej strony z Heizer. Zapraszam was na teoretycznie drugi, ale pierwszy odcinek z gry The Mortuary Assistant. Mam pełną wersję. Nie jest to demo, nie jest to żaden kurde pre coś tam, jest to normalna, pełnoprawna wersja gry. Nie będę dłużej przeciągać, bo nie ma to sensu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam was na kanał i tam sobie kliknijcie na poprzedni odcinek. I co, zapraszam I'm was do so oglądania. glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that But I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. I'd just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Okej, czyli zaczynamy, tak naprawdę mówiąc, prawdę mówiąc, zaczynamy. No, jesteśmy w mortuary. Kosnicy, prosektorium. Jakoś tak. O kurde, ale sensitivity. Aha, nie zapisałem żadnych ustawień pewnie z poprzedniej gry. Już trochę lepiej, ale i tak jeszcze troszeczkę mniej. No i dobra. Wiemy jak to się gra. Nie będę przeciągać jakoś nie wiadomo jak. O, ale rzut. Dobra. Filmik będzie cięty, po prostu będzie cięty do jakichś najciekawszych momentów, bo nie chcę bezsensownie jakoś przedłużać. Przedłużać, nie przedłużać. A gry? No, gdyż nie ma to sensu po prostu. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sign. Thanks, Zoe. Good luck. A co mam scenować? Przepraszam bardzo. Co mam podpisać? Bo nie bardzo wiem. A, dobra, podpisa. U. Podpisane. Co za muzyka już? Rebecca, great, perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Okej. Okay. O, zmieni. Ale dalej, myszka dalej jest taka. O kurde.
Zaraz, bo mi aż myszka uciekła. A dalej jest takie samo sensitivity, nie podoba mi się to. A Boże, teraz chyba się nic raczej nie stanie. Cold storage, bla bla bla, już wiem jak to działa. Tutaj, Oswald Dalton. Dalton. Dobra, weź, chodź tam, zamykamy cię. Cyk, cyk. I mamy zabrać panią Dorothy Page. Okej. Okay. Bierzemy cię, to sobie zamkniemy. Cyk, 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 cach, cach, cach. I pyk. I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Dobra, 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 dobra. Tutaj mówiłem w poprzednim odcinku, znaczy w wersji demo jak grałem, że nie ma tutaj drzwi. Powinny tu być drzwi. I są drzwi. Także to jest luz. Dobra, wiemy co mamy robić. Tak, 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 wiem, wiem. Na twarzy coś masz? Nie masz nic. Tu rotate. Tutaj nic nie ma. These old windows never stay latched. Już się zaczyna? Ledwo dopiero zaczęliśmy grę. Czekajcie. Zamkniemy sobie te drzwi i zamkniemy sobie te drzwi. No może przeciąg zamknął te okno, nie wiadomo. Co to było? Aha, tutaj jest jakiś mark. Tu coś masz na girze. Druga gira jest czysta. Łapa, cyk. Dobra. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. No, no, no. No, dobra, wiem. Dorothy Page, lat 87. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Nic nie powiedziałeś, to ciekawe. Ball na right shoulderze, na left right armie i na right leg. Co? A. A nie to, tylko to. Coś do mnie powiedział. Tylko nie chcę się przyznać. Nie wiem, czy całą grę zrobimy w tym odcinku? Może? Też nie chcę przyciągać. Dlatego tak speedrunuję trochę przez ten tryb. A. O, i mamy lampkę. Mamy lampkę. Także to będzie spoko. A co ja pierwsze potrzebuję, bo zapomniałem. Wire Joshat. A, needle injector. Tego nie miałem. Że to jest to. Znaczy nie miałem tego taska na poprzednim odcinku. Co? A. Czego brakuje? Insert eye cups to keep eye shut. Jest eye cups. Okej. Okay. I'm missing something. Ale co missing something? Cóż masz? Nie ten insertor eye cups? Aha, dobra. Czyli do góry, naciskamy, do góry, cyk, pach i jest ogarnięte. A jak teraz mogę oczy zrobić? A, okej. Aha, dobra. Czy to jest gotowe? Mix embleming fluid in pump. Dobra, a no nie będę tutaj za dużo gadać w części, bo nie mam o czym zbytnio gadać. A poza tym, że
Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Kurwa pojebało cię? Przecież to nie jest normalne. No, nawet jakby było z... Skąd to wyleci? Jak to kurwa wystrzeliło, chłopie? Co ty gadasz? Mam cię na oku, gościu. Metanol. Widzę, że wszystko jest pod ręką, także spoko. Nie musimy biegać i szukać. Z tego, co dalej pamiętam, co? Skalpel, forceps i tubing. Czyli to, cyk, cyk i cyk. A, nie to. Tylko to. Forceps. Tutaj się nie dusi w taki sposób, tylko... Normalnie jest przesuwacz. Przesuwacz? Suwak? Dobra. Dopóki co to nic na razie takiego strasznego nie jest. No też może być przez to, że jest po prostu dzień. I no jakie są tam jakieś kurde wybryki tych demonów czy czego tam jest. O ty kurde. Widziałeś to? Nie widziałeś, nie? Bo ty ślepy jesteś. Dobra, zamkniemy sobie to okno. Czy ja tam coś kuźwa widziałem? Dobra. To było dobre, bo aż mi kurwa ciarki przeszły. Wow. Dobra. Fill an empty IV reservoir bag. Dobra, to wiemy co robić. Okej. Okay. Wow. Tego się nie spodziewałem, także zostawię sobie zamknięte to okno. Tak w razie czego. Okej. Okay. Niech się wysysza. Ja mam w poprzednim odcinku tutaj dostałem jumpscare'a, także ja mam nadzieję, że tutaj nic takiego się nie stanie i że nic mnie nie będzie straszyć przy okazji. No serio? Zaraz, co? Gdzie on mnie prowadzi? Cleaner base, aha. Nie wiem, to... Wow. Zlagowało mnie, po czym widziałem demona w... Kurwa lustrze. Dobra. Aż mnie ciarki przychodzą, także tak. Zamykamy sobie teraz w tym momencie kibel. Nie mogę. Mogę te zamknąć. Mogę zamknąć sobie te. Teraz ciemniej się robi? Tak, dobra. I to muszę tutaj wrzucić. Stanę koło ciebie, co? Ja się boję, że zaraz jaki babol mi na łeb wyskoczy i tyle z tego wszystkiego będzie. Ja nie wiem, czy ta gra się zapisuje, co jest lekkim problemem dla mnie, bo... co? Bo może chciałbym sobie przełożyć... tą grę na kilka odcinków, a na razie nie widziałem jeszcze żadnych save'ów. Moisturizing wipes. Wipe. Move the wipe across facial features while holding down interact until the lotion is used up. Oj. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. See ya. Don't worry. You're doing great. I'll get the Tak. No, don't talk to me, man. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah,
So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Dobra, nie skipowałem tego, bo... Skrócę zauważyłem. Nie skipowałem tego. Mogłem, bo było to w poprzednim odcinku, ale co? Postanowiłem zostawić. This book is about death. Książka o śmierci. Dobra, ja wiem, że tutaj nic więcej nie ma, także przejdźmy po prostu dalej do następnego etapu. Idziemy do prosektorium, chyba to jest mortuary, teraz nie pamiętam. Jesteśmy w samochodzie. O! I mnie zlagowało. Nie podoba mi się. Jak mnie laguje, to znaczy, że coś się, kurwa, będzie odpierdzielać. Dobra. Telefon dzwoni. Mr. Delver! I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. To act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? This is insane. Yes, zajebiście. This is so stupid. Ah. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Sprawdzałem, może się pokaże jeszcze raz. Dobra. No to tak, Raymond nas zamknął w pizdu. Co ja w ogóle poniosłem? Hall key i old key. Item cannot be dropped. Spoko. Jakieś papiery. Papierem bitten. No i dobra. Ono tak. Hall key. I tu się zaczyna jazda. Tu się zaczyna jazda, co nie? Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do. It's too late.
save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Okej, okay, są kasetki, mamy... W skrócie. Nie możemy ufać telefonom. You know what? Screw this. I'm calling the police. O! Nie możemy ufać telefonom, bo on nie będzie dzwonić, a jak będą dzwonić, to znaczy, że jakiś demon może po prostu nami manipulować. Jest kaseta. Dobra, ja wiem. Czas grawa na dowody, bla 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 bla. Okej. Okay. Kolejny typ. Aha, tu jest kolejna kasetka, także weźmy tą i idziemy. Co to było?
Dobra. To mamy kilka ciekawostek. Coś, czego nie było w poprzedniej wersji. Znaczy w poprzedniej wersji w demie. Znaczy ten kabinet był, ale nie mogliśmy go otworzyć. Także w wielkim skrócie mam nadzieję, że nic się jeszcze nie będzie działo, bo tu nie ma żadnego ciała. Ale mamy poznać imię demona. Czyli rozumiem, że imię demona poznamy po znakach palonej kartki, czyli po tym. Czyli muszę wziąć tą kartkę, pochodzić po tym. Pochodzić po całym mortuary. Jak się zapłonie, znaczy, że jestem blisko znaku. Jeżeli eksploduje, nie wiem, spali się do końca, to znaczy, że znak się pojawił gdzieś w tej okolicy, gdziekolwiek. Na desku, no właśnie, na desku, na biurku, na ścianie, na lampie, na suficie, na podłodze, nie wiem, gdziekolwiek, na drzwiach. No i muszę odgadnąć imię i muszę tutaj po prostu poukładać te sigils, te znaki. Jak będę pewien, że to jest to ciało, które jest opętane, będę mógł ten znak położyć na ciele i spalić to ciało. O, kurwa. Ciarki mi już przechodzą. Już myślałem, że coś tu stoi, że coś tu stoi, a to jest ten kubek. Dobra, idziemy po ciało. Idziemy po ciało. Wszystko wygląda tak, jak kiedyś wyglądało. Znaczy jak kiedyś, tak jak na początku wyglądało. Cheryl Harrell, Robert Hood i Al Forbes. 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 Zaczniemy sobie od Ala, myślę. Kurwa, ma jakieś pazury na sobie. Nie, no to jest demon jak nic, kur. Jak on wygląda? Zapomniałem stolika ze sobą zabrać. No i dobra. Już? Już zaczynamy? Mogę cię tak zabrać? Mogę, dzięki Bogu, kusiwa. Aaaa, cringe. Dobra, no dobra, chłop wygląda jak opętany, także mi się wydaje, że to jest to ciało. Czy ja mogę w ogóle spalić to ciało już od razu? Nic tutaj nie ma? Nic nie ma. Okej. Okidoki. Czyli sprawdzamy powoli. Mniej więcej pamiętam, gdzie co jest, także luzik. Zobaczmy. No, nie jest opętany jak nic. Brwi? Nie brwi. Już? Dobra, on jest, to jest on. To jest on. Kurwa, jakie jest jego imię? Przecież to mi nic nie da. Dobra. Czy ja mogę wyjść? Co? Co się kurwa dzieje? Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, wracam. No chłop jest opętany jak nic, nie? O! Płonie? Dobra. Jest. Co to jest? Czekajcie, ja może wezmę sobie jakąś kartkę czy coś. Czyli tak, co tu się dzieje? Jest kwadrat albo kurna. Jest kwadrat czy diament? Diament, zrobimy, że to jest diament. I co to jest? Tak. 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 No dobra, jest blisko. Żeby się nie namaluje. Dobra, to znaleźliśmy pierwszy sigil, a pierwszy znak. Ale. Night shift.
A, w sumie dobra. On powiedział, że gdzieś jego belongings są te. Jest kod. To jest moja karta, to nie. Tutaj, właśnie, dobrze pamiętam. 5280. Dobra. 5280. 5280. Enter. Aaa! Dobrze. Night Shift Database. Identifying demonic tendency, bla bla bla. Sigil. O kuźwa. I co, mam to wszystko sprawdzać? O ja pierdzielę. A dobra. Balmet. Telduk. Balmet i Telduk mają ten znak. Balmet, Telduk. Też jest to gówno. Kowos. To jest to samo? Tego sprawdzę? Tak. Balmet, Telduk, Kowos. I chyba to... Nie. Uskaret. Uskaret. O Boże. A, dobra. Mamy cztery imiona. Cztery imiona z jednym znakiem z czterech. Także wiemy, że gdzieś jest ten znak. Ten, gdzieś jest. Także sobie go włożę tutaj. No i dobra, 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 dobra. Zakończymy tutaj odcinek. Nie chcę tego przedłużać. Jest pół godziny odcinka. Wiem, że dużo się nie działo. Nie odtrącajcie się od mojego kanału, przez to, że jest krótki odcinek, bo uwierzcie mi, że będzie więcej, szybciej. Postaram się przynajmniej 2-3 razy w tygodniu uploadować jakiekolwiek odcinki, ale póki co, żegnam was. Widzimy się w następnym odcinku, który nagram już za momencik pewnie, więc luz. A trzymajcie się ciepło, moi mili. Hej, hej.